Wieczorem 16 października 1978 roku ponad 100 tysięcy ludzi oczekiwało na placu Świętego Piotra na nowego papieża. Nagle dym, początkowo szary, stał się biały. Tłum zaczął się śmiać, krzyczeć i klaskać. Po 8 głosowaniach Kościół miał wreszcie sternika, który nim pokieruje w imię Chrystusa. Był 264. następcą świętego Piotra, ale pod wieloma względami okazał się pierwszy. Ogłaszam wam wielką radość. Mamy papieża. Najdostojniejszego i czcigodnego księdza Karola, świętego rzymskiego kościoła, kardynała Wojtyłę. Wezwali go z dalekiego kraju. Nie wiem, czy będę się umiał wysłowić w naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie. Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. E così mi presento a voi tutti per confessare la nostra fede comune, la nostra speranza, la nostra fiducia alla madre di
di Cristo e della Chiesa e anche a incominciare da nuovo su quella strada della storia e della Chiesa, di incominciare con aiuto di Dio e con aiuto degli uomini.